i sylwestrową noc. No, święta i Sylwester standardowo spędzę w gronie rodziny, także bez jakichś udziwnień i no i tyle. Jaka u was jest, jakie jest u was tradycyjne danie na święta? No na pewno karp, tak jak w każdym domu, i ryba po grecku, makówki. Takie dania tradycyjne polskie. A będzie barszczyk czy zupa grzybowa? Barszczyk z uszkami, zdecydowanie. A Sylwester? Sylwester też w gronie rodzinnym z żoną, to może z rodzicami zobaczymy jeszcze. Nie wybierasz się na bal? Nie, na bal nie. Zmęczony jesteś tym sezonem? Nie, zmęczony sezonem nie, ale raczej tak kameralnie ten Sylwester spędzę. Myślę, że wam jako piłkarzom należy życzyć w tym nadchodzącym nowym roku jak najwięcej zwycięstw, jak najwięcej punktów, jak najwięcej Ekstraklasy. A co ty byś życzył kibicom? No na pewno kibicom chciałbym życzyć najbliższe święta zdrowych, spokojnych i pogodnych tych świąt. Także w nowym roku to, co nas najbardziej interesuje, czyli awansu do Ekstraklasy z zespołem, i tego też również sobie i zespołowi życzę.